Witam wszystkich. Dzisiaj powiem trochę o odkurzaczu w sieczkarniach John Deere seria 6000. Czemu wam się pali taki ten silniczek, który napędza u góry? Jest częstą awarią, nie? Przepala się, czy pasek się urywa. Czemu tak się dzieje? Zobaczcie, tutaj zmieniam akurat koło w 6750, bo tu było trochę uszkodzone, przypalone trochę tam, nie wiem co tu się działo z tym. Tu są dwa łożyska w środku i trzeba albo je wymienić, albo nasmarować. Wiadomo, po paru latach mogą, kusz tu ciągnie, zacierają się te łożyska, później ciężko chodzi. To jest jedna rzecz, się może dziać. Tutaj to odkręcacie tylko tą śrubeczkę z jednej, z drugiej strony odkręcacie tą śrubkę drugą i tu jest taka tulejka, zaraz gdzie ją mam, tutaj siedzi, nie? A tutaj jest, tu jest taka, tu w środku jest taka tulejka, tą tulejkę też trzeba przesmarować tak samo. Później są dwie wersje tych klap, to jest jedna wersja taka bez, a to jest druga wersja z tymi tutaj rolkami takimi prowadzącymi. Mam jedną ściągniętą. Te rolki też tu są na łożyskach tak samo i też trzeba rozebrać, przesmarować, bo też stawiają opór, po prostu się przycierają, a pod wpływem ciągu od chłodnicy powietrza tutaj dociska to bardziej, dociska wtedy to do tego, ten odkurzacz dociska ten ciąg powietrza od wentylatora chłodnicy, no i stawia opór, większy stawia opór, i dlatego są te rolki tutaj, te prowadnice, po to żeby odpychały. Zobaczcie jak ona jest zużyta z jednej strony tylko, tu od tyłu właśnie, bo ona blokuje, żeby nie dociągało tego odkurzacza do blachy, tak żeby nie blokowało go, odpycha go po prostu, utrzymuje go w pewnej pozycji. To też się reguluje, już są zdarte, muszę przełożyć na drugą stronę, bo już są, widać jak zdarte, a powinny być takie stożkowe jak z drugiej strony. Już parę milimetrów ten odkurzacz wciska się dalej, dlatego się spalił, tak jak tam było widać. Za długo pewnie coś chodziło, nie wiem, albo coś tu się zajarało, bo widać ewidentnie, że to jest przegrzany plastik. Wymieniam takie pierdołki. Silniczek widzę, że już był wymieniany, pewnie już się spalił wcześniej. Tu jest jeszcze ta rolka dociskowa, tak samo trzeba ją smarować łożysko, psiknąć tam jakimś aerozolem co jakiś czas. Musi to się leciutko kręcić, jak się leciutko kręci, to wtedy jest ok, tak? Nic się wam nie stanie. A jak się pozapiekają, no to wiadomo co się dzieje. No już po naprawie. Mała poprawka. Nie obracajcie tych rolek, jednak tak powinny być. Przyznam się do błędu, że myślałem, że tak się wytarły, ale spojrzałem w drugim odkurzaczu jest tak samo. Trzeba porozkręcać tylko, ponasmarować łożyska. Tu nie chodziło. A teraz zobaczcie jak się kręci. Leciutko. Leciutko ręką się kręci. I jest gotowe. I nasmarowałem tu łożyska, tu na rolkach łożyska, cztery łożyska na rolkach i tutaj na tym dociskowym rolce. No i teraz odpalę, sprawdzę jak to będzie działać. Zauważyłem też, że jak zapalę, obroty mam dobre, gdzieś na 900 obrotów, bo jak widzieliście tam były obroty takie na pół, przekłamywało. A jak się wzbudzi drugi alternator, jak są niezbudzone, to obroty pokazuje dobre, 900 obrotów na silniku. A jak się wzbudzi drugi alternator, pierwszy nic się nie dzieje, wzbudza się drugi alternator, obroty spadają na połowę. Także podejrzewam, że może być wina z przekaźnikiem którymś albo z alternatorem, ale jeszcze to sprawdzę. Działa ładnie, wykręci elegancko.